Dominik Kalmarczyk, zapraszam na scenę! Siemaneczko. Dzięki piękne. Ja zacznę od pytania. Warszawa. Czy wy w ogóle jesteście gotowi na komediowe szaleństwo? Wow. Co za energia. Już nie skończę mówić żartów. A ja mam przygotowany żart. Ale zacznę od czegoś, co wydarzyło się dzisiaj. Bo dzisiaj zostałem wyrzucony z grupy dla ceramików na Facebooku. I słusznie. Bo nie jestem ceramikiem. Ale nie dlatego mnie wyrzucili. Wyrzucili mnie, bo wczoraj na tej grupie jakaś kobieta napisała post o treści i czytam w oryginale. Cześć. Pytanie do mam ceramiczek. Co się dzieje, kiedy dziecko zje kawałeczek surowej gliny? Mój roczny syn jakimś cudem uczknął sobie malutki kawałek i szybko go zjadł. Mam panikować? Hashtag mama ceramik. A ja napisałem, nie panikuj. Najwyżej dziecko będzie dzbanym. Im się tak nie spodobało. I mnie wyrzucili. Kolejna ankieta, bo widzę, że rwiecie do dobrej zabawy. Są na sali rozpieszczeni ludzie, zróbcie hałas. I jedna rozpieszczona osoba, ale szczera. A to niedobrze. Ja nie lubię rozpieszczonych ludzi, bo w dzieciństwie nałogowo słuchałem bajki o wyścigu żółwia z zającem. Kojarzymy tę bajkę? Kto kojarzy, proszę o delikatne brawa? Mega. To tłumaczę tym, którzy mieli szczęśliwe dzieciństwo. W bajce o wyścigu żółwia z zającem rozchodzi się o to, że żółw ściga się z zającem. Od razu lepiej, nie? Ale słuchajcie teraz. W tej bajce ten przeklęty żółw zawsze wygrywa. Zające są o wiele szybsze, ale co z tego, powtórzę. W tej bajce ten przeklęty żółw zawsze wygrywa. I to jest dowód na to, że jesteś lepszy od innych, jeżeli masz dom na start. Jak wam to się podobało, to będziecie super bawić. Kolejna ciekawostka o mnie. To was zdziwi, ale ostatnio odkryłem, że mam problemy z wagą. Jesteście okrutni. Teraz jest trochę lepiej, ale w pewnym momencie było tak źle, byłem tak gruby i tak leniwy, że mój lekarz rodzinny przepisał mi szlugi, żebym ruszył się na balkon. Więc teraz jestem gruby i mam kaszel. Każdy w swoim czasie. A bycie grubym to nie jest lekka sprawa. A w moim przypadku jest jeszcze gorzej, bo mam brata. I już tłumaczę. Ja nazywam się Dominik, a mój brat ma na imię Damian. I Damian jest ekstremalnie wysportowany, obiektywnie przystojny, jest zawodnikiem MMA i jest znany w internecie. I on ostatnio, po swojej wygranej walce, wrzucił nasze wspólne zdjęcie do internetu. To nie było miejsce na śmiech. I dosłownie po chwili, pod tym zdjęciem, pojawił się pierwszy komentarz o treści Damian. Gratuluję wygranej walki. Chociaż nie dziwne, że tak świetnie się bijesz, skoro od dziecka musiałeś walczyć o jedzenie. I
I to nie byłoby takie smutne, gdyby nie fakt, że ten komentarz napisała nasza mama. Bycie grubym to nie jest lekka sprawa. Ostatnio, dzięki nowej pasji mojej partnerki, dowiedziałem się, że jestem niepełnosprawny. Bo moja Asia postanowiła zapisać się na jazdę konną. I ja pomyślałem, super, też się zapiszę. Będziemy razem jeździć. Bo czy może być coś bardziej dramatycznego niż konie, plaża, fale? Nie wiem. Może, może. Ale moja radość nie trwała zbyt długo, bo Asia opowiedziała mi rozmowie z kobietą, która prowadzi szkółkę jeździecką. I ta kobieta zadawała mnóstwo niewygodnych pytań, bo tam zapytała Asi, ile ma lat, czy kiedyś jeździła na koniu, czy uprawia jakiś sport i to jest super. A na koniec zapytała także, przeprasza, ale musi się upewnić, czy Asia nie waży więcej niż 90 kilo. I Asia bez problemu odpowiedziała, że nie. A moje marzenia legły w gruzach. Bo jeżeli taki jest limit, to my nigdy nie pojedziemy z końmi po plaży. I to mi dawało spać. Ja w środku nocy wpisałem w Google, ile może ważyć osoba jeżdżąca na koniu. I wyskoczyło mi, że jeździec, bo to osoba, która jeździ na koniu, powinna ważyć między 10 a 15% wagi konia. I ja szybko policzyłem, że koń, na którym mogę jeździć, powinien ważyć tonę. Ale pomyślałem sobie, okej, konie są wielkie, więc wpisałem w Google, ile waży koń. I wyskoczyło mi, że zdrowy polski koń waży 0,5 tony. Co oznacza, że żeby jeździć na koniu, musiał być na dwóch koniach naraz. Kojarzycie, kiedyś Van Damme jeździł na tirach? Albo zamiast dwóch koni mógłbym mieć jednego konia, ale syjamskiego. Kochani, czy wy wiecie, jak smutnym grubasem trzeba być, żeby sprawdzać, czy istnieją konie syjamskie? Bo konie syjamskie nie istnieją. I już na koniec pomyślałem, dobra, sprawdzę, jak wygląda koń, na którym mogę jeździć. I wpisałem w Google, koń ważący tonę. I jak Boga kocham, wyskoczył mi taki dojebany koń, idący przez miasto, miażdżący brok jak Godzilla, z dopiskiem na czerwono, mega koń. I to mnie prawie załamało. Ale ja chcę, żeby moje występy miały morał. No bo co? Mogę usiąść w kącie i płakać, ale nie. Ja sobie obiecałem, że jeszcze kiedyś pojadę na koniu. I teraz jeżdżę z Asią na zajęcia co tydzień. Tylko ona ma koń, na którym jeździ, a ja wybrałem konia, którego potajemnie dokarmiam. Bo mu będzie łatwiej przybrać, niż mi zrzucić. I sobie obliczyłem. Za 2 lata i 3 tony marchewki będę mieć swojego mega konia. Dobra, kochani, jesteście super. Więc na koniec dla was mam przygotowany taki mocniejszy żart. Macie ochotę na odrobinę hardkoru? To słuchajcie tego. Moja babcia jest świadkiem Jehowy.
i moja babcia nie ma ręki. A tak się niefortunnie złożyło, że ma na imię Irenka. Dziękuję za te brawa. To bardzo miłe, bo moja babcia nie może klaskać. I teraz będzie żart na zejście. Ostatnio mój przyjaciel spadł ze schodów. Prawie zszedł. Dziękuję za to, Dominik Albarczyk. Jesteście wspaniali. Bardzo dzisiaj pięknie.